Czy Kinga mówiła na językach? Gdzie ona jest? Tutaj nie coś zrozumiałem. Widziałem Twoją chwałę przed założeniem świata. Już nigdy nie będziesz mały. Rozumiesz, ty nigdy już nie będziesz mały, jak Ty oddałeś się Jezusowi? Ja ostatnio mi leży na sercu u knurów i chcę sobie kupić taką szczekaczkę. Się nazywa megafon, będę tam chodził w tym ponczu i głosił Ewangelię. Ale ostatnio właśnie zwróciłem uwagę na fragment z Apokalipsy, gdzie jest Jezus pokazany. Mamy te oczy, płomień ognia i jest tam powiedziane, że ma stopy jak z rozżarzonego musiącu. I tam on jest nazwany, że on jest królem królów i panem panów, a my jesteśmy jego królami i kapłanami, nie? Czyli jak on jest królem królów, a my jesteśmy jego królami, to my jesteśmy tymi królami. Sobie zdałem sprawę, że kurde, tak mnie Bóg na jakiegoś ministra wyznaczył. Tak człowiek sobie tam pisze, że tam ministrów, coś tam, służba kogoś tam, nie? A to służba, ale tam jest tak się ministerstwo Dawida Mędzel. Ministerstwo. My po prostu mało sobie myślimy, że my jesteśmy przedstawicielami króla królów, tego, który ma oczy jak ogień i jego stopy są jak rozżarzony musiąc, który jest światłem w ogóle. No i tak jak mówił Mateusz, że my często się wstydzimy tego, że jesteśmy chrześcijanami. Wstydzimy się, że na odrzucenia, że co nam ludzie powiedzą, jak powiem, a czy chcesz być uzdrowiony, nie? A myśmy powinni mieć właśnie wysokie mniemanie o sobie. Dlatego, że jesteśmy ministrami, to też mamy bodyguardów, mamy bor anielski. Może go nie widzimy, ale jest dookoła nas. Tylko musimy po prostu wierzyć w to, kim jesteśmy.